Czy tworzenie stron internetowych to nadal bardzo dobry pomysł na biznes? Czy warto w roku 2024 wchodzić właśnie w ten biznes? W tym wideo pokażę Ci wady, jak i zalety właśnie w tego biznesu, a decyzję podejmiesz nie kto inny tylko ty. Na początku zajmiemy się największą zaletą tego biznesu, która też jest największą jego wadą dla większości osób. Ta wada to oczywiście konkurencja. Konkurencja na tym, w tym biznesie jest niestety bardzo, bardzo ogromna. Tworzenie stron internetowych zawodowo to ogromna nisza. Każda firma, mała, średnia, duża, stronę internetową wcześniej czy później mieć będzie. Więc wcześniej czy później zacznie rozglądać się za osobą bądź agencją, która, która taką stronę internetową wykona. I to jest największa wada tego biznesu, czyli ogromna, ogromna, Konkurencja, mnóstwo osób, które się tym zajmują, i 80% freelancerów czy agencji, które się zajmują właśnie tworzeniem stron internetowych, nie zarabia wystarczająco dużych pieniędzy, aby być usatysfakcjonowanymi z tego właśnie biznesu. Największą część tortu zgarnia zaledwie mała garstka osób, czyli te 20%. Ma tu zastosowanie oczywiście ta zasada Pareto, ale to, co jest największą wadą tego biznesu, czyli ta niesłychana konkurencyjność. Jest też e, dość nieoczekiwanie największą zaletą e, tego biznesu. Już tłumaczę o co chodzi, bo jeśli 80% nie zarabia na tym biznesie, nie zarabia z jakiejś przyczyny. Głównie z takiej, że powiela swoje złe ruchy, powiela złe biznesowe, no powiedzmy, paradygmaty, tak? Robi to, co robią inni, powtarzając te same błędy. Więc tutaj należy zadać sobie pytanie, co inaczej mogę zrobić w tym biznesie, aby, tak jak ta większość, zacząć, w przeciwieństwie do tej większości, zacząć zarabiać właśnie na tworzeniu stron internetowych. I w głównej tutaj, tej masie tych, Osób, które tworzą strony internetowe, jest ten sam schemat nieudolnego działania, czyli powielania swoich ruchów, tak? Szukania zleceń, szukania ofert w tych samych miejscach, czyli na przykład na różnych grupach skupionych wokół tworzenia stron internetowych, na Facebooku, czy też na portalach OLX, Oferia, Oferteo, gdzie konkuruje się tak naprawdę tylko ceną i wygrywa najtańszy. I Polega to głównie na tym, że te osoby, które tworzą strony internetowe, nieraz robią to naprawdę dobrze, ale tutaj mają wielki ból, aby, że tak powiem, sprzedać tę swoją usługę. Skupiają się tylko na usłudze tworzenia stron internetowych, natomiast nie myślą przede wszystkim, jak można wyróżnić się na tym bardzo konkurencyjnym rynku, oraz jak można opakować, obudować siebie i swoją ofertę, aby była atrakcyjniejsza dla potencjalnego klienta, aby klient też wybrał właśnie tę ofertę. I tutaj warto zastanowić się, zwłaszcza w roku 2024, jak można tę ofertę powiększyć, korzystając między innymi z dobrodziejstw AI, bo znam dużo osób, które tworzą właśnie strony internetowe i mają w, swoim, w swojej ofercie tylko usługę tworzenia strony, tak? Nie mają copywritingu, nie mają identyfikacji, audio, identyfikacji wizualnej dla klienta, optymalizacji wizytówki Google moja firma natomiast ja poszerzyłem swoją ofertę, która właśnie świadczy usługi lokalnym firmom, ale robi to w sposób kompleksowy. Począwszy od strony internetowej, która jest zoptymalizowana pod frazy kluczowe poprzez optymalizację wizytówki Google moja firma, czyli dodajemy tę kolejną usługę poprzez dodanie usług abonamentowych, czyli aktualizację tej strony internetowej oraz dodawanie blogu wpisów na blogu na tej stronie internetowej poprzez tworzenie i yy, tworzenie kanału na YouTube i tworzenie klipów, które robi za mnie Sztuczna Inteligencja poprzez też copywriting, tak, czyli nie czekam na gotowe na, na gotowo, na teksty od klienta, aż, mi, aż on mi raczy napisać teksty, aż wymyśli te teksty na stronę główną, stronę usługi, stronę Ona tylko robię to sam przy pomocy chat GPT. Tego też wszystkiego uczę w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu, tak? Więc pierwsze co, zastanów się nad swoją ofertą. Jak Twoja oferta może wyróżnić się na rynku e, od Twojej konkurencji, tak? Opakuj, aby była jak najbardziej kompleksowa. Przedsiębiorcy, e, którym będziesz chciał stworzyć stronę internetową, z miłą chęcią zapłacą Ci duże za to pieniądze, pod warunkiem, że zdejmiesz z nich ciężar emocjonalny i finansowy, tak? zajmiesz się wszystkim od A do Z. Ja swojemu klientowi wysyłam tylko link, gdzie on ma kupić domenę Hosting, na czym też zarabiam e, pasywnie i resztą zajmuję się ja. Stawiam tam WordPressa, zajmuję się strukturą strony, tekstami, grafikami. E, klient ewentualnie może mi podesłać zdjęcia, co też nie jest oczywiście e, wymagane, ponieważ e, Ponieważ ja korzystam też ze sztucznej inteligencji, mam dostęp do darmowych banków zdjęć i robię to za niego kompleksowo, a później wrzucam tego klienta w abonamenty, tak? dzięki czemu nie muszę gonić jak chomik na karozeli za kolejnymi klientami, tylko mam tego klienta w abonamencie na kolejne usługi, dzięki czemu ten klient cały czas jest przeze mnie monetyzowany. Ostatnio widziałem film na, na kanale mojego kolegi WP Ziom, który też zajmuje się tematyką tworzenia stron internetowych, że abonamenty są beż, że abonamenty są złe. No bo fajnie się bierze co miesiąc pieniądze, ale trzeba świadczyć też temu klientowi usługę. No ale czy nie o to chodzi takiemu właśnie początkującemu freelancerowi, aby on miał właśnie tę usługę, aby nie musiał gonić za kolejnymi nowymi klientami, przepalać często czas, tak, na szukanie nowych klientów, a tak mając klienta w abonamentach na inne usługi, właśnie jak optymalizacja wizytówki Google moja firma, dodawanie wpisów regularnych na blogu, na stronie wpisów na tej właśnie wizytówce ogólnie moja firma, często też ustawianie reklam na Facebooku lokalnych, takiej lokalnej firmie, to są kolejne usługi, za które co miesiąc możemy abonamentowo brać pieniądze. I mamy stałą usługę. Nie musimy ganiać za nowymi klientami na stronę internetową, ponieważ mamy klientów już na usługi, tak? Możemy skupić się I gdy zrobimy takich stron kilkanaście, i, i, wie, I większości tych klientów wrzucimy w takie usługi abonamentowe, to w pewnym momencie zorientujemy się, że naprawdę nie musimy w ogóle zabiegać o nowych klientów, bo ci obecni w zupełności nam wystarczą na tych usługach, gdzie będziemy właśnie dbali o ich lokalne biznesy, tak? Duża też część osób, która nie zarabia. Na, na, na stronach internetowych skupia się na pierdołach typu, w jaką niszę wejść, jak się wyniszować, komu te strony robić. Hello! Na początku, jak nie będziesz miał zamówień, to będziesz potrzebował jakiejkolwiek strony, więc nie ma sensu się niszować, że ja będę robił tylko strony dla salonu piękności w moim mieście, bo tych salonów jest mało. Ja połączyłem nisze, które mnie interesują, czyli skupiłem się na niszach. Będących w każdym małym, średnim, większym mieście, czyli na tych biznesach lokalnych, które są w każdym mieście typu florystka, prawnik, dentysta, stomatolog, ortodonta, hydraulik, tak? Zupełnie różne, yy, zupełnie różne biznesy, ale łączy je jedna najważniejsza rzecz. Te biznesy są w każdym mniejszym mieście i struktura strony internetowej dla takiego biznesu jest mniej więcej taka sama. Te same zakładki, strona główna, usługi, portfolio, kontakt, tak? Czy to jest hydraulik, czy to jest pani florystka, ta struktura strony jest taka sama, więc możesz się wyniszować uderzając w konkretne nisze, tak? Jest to naprawdę świetny pomysł, tak? Zobacz, jeśli działasz lokalnie w twoim mieście nawet małym jest kilkadziesiąt firm, których struktura będzie podobna. Oczywiście ty idąc z taką ofertą będziesz traktowany na początku jako koszt jako strata pieniędzy. Klient nie widzi, co ta strona mu da. Ty dopiero musisz to pokazać, co ta twoja strona, jak zmieni jego życie, tak? Te zawodowe na plus, więc musisz tutaj pokazać, co się zadzieje, jeśli on zainwestuje te pieniądze. I ta duża część osób, które nie zarabiają na tworzeniu stron, ma z tym właśnie duży problem. Nie pokazuje, co ta strona tak naprawdę da. A tak naprawdę strona internetowa da gówno za przeproszeniem, ponieważ będzie martwym tworem. Dopiero wokół tej strony, jeśli obudujemy ją, obudujemy ją w taki sposób, że sprowadzimy na nią ruch, czy to poprzez płatne reklamy na social media, czy to przez pozycjonowanie, czy to przez prowadzenie kanału na YouTube, który będzie kierował na stronę, czy to też pozycjonowanie wizytówki Google Moja firma, gdzie też jest link do strony. Dopiero jeśli sprowadzimy ruch na stronę klienta, ta strona się temu klientowi zwróci. I takie właśnie usługi, które skierują ruch na tę stronę, musimy tym klientom. Oferować, aby zarabiać, tak? I wtedy, gdy mamy jeden, dwóch, trzech takich klientów, które, którzy będą takim naszym case study, i możemy e, takich, tych modelowych klientów, którym pomogliśmy lokalnym w ten sposób, przedstawiać kolejnym klientom: Zobacz, to jest Franek z Twojego miasta. I ja mu pomogłem. E, miał biznes, nie miał klientów, zrobiłem to, to i to, i tych klientów ma. I robiąc to w ten sposób, odróżniając się od Twojej konkurencji, właśnie w ten sposób, zaczniesz na tym biznesie zarabiać. Czyli największa wada. Tego biznesu, czyli ta mega duża konkurencyjność, jest tak naprawdę jego zaletą. Ponieważ odwracając, że tak powiem, wywalając ten stolik, robiąc zupełnie coś inaczej, yy, robiąc ofertę zupełnie inaczej niż robi to ta, ta, ta masa tych ludzi, którzy nie zarabiają na tym, wyróżnisz się i zgarniesz właśnie tę większość tortu z tą wisienką. Także ta największa wada tego biznesu, tego pomysłu na biznes polegającego na tworzeniu stron internetowych, czyli ta konkurencyjność, tak naprawdę możesz obrócić to w zaletę. A co jest największą zaletą tego biznesu? Niski próg wejścia, tak? To dlatego właśnie jest taka olbrzymia konkurencja w tym biznesie, ponieważ jest niski próg wejścia. Bardzo łatwo jest nauczyć się tworzyć strony internetowe gdy ja zaczynałem w 2018 roku w tym biznesie, do dzisiaj przeszedłem przez wszystkie etapy, że tak powiem, żywota freelancera, który zajmuje się tworzeniem stron internetowych, tak? Zaczynałem od prostych zleceń za 400 nawet złotych, aby tylko mieć na, mieć na chleb, a dziś nie jestem w stanie przerobić wszystkich zleceń, więc muszę je outsourcować, czyli za prowizję po prostu przekazuję je dalej, więc wiem, tutaj zjadłem zęby, że tak powiem, na tym biznesie, więc wiem, o czym mówię, tak? Więc ta, ten niski próg wejścia jest dużą zaletą tego biznesu, ale też jego wadą, ponieważ łatwo się nauczyć tworzyć strony internetowe masz mnóstwo poradników darmowych masz mój na przykład kurs WordPress najwyżej oceniany kurs WordPress w Polsce link oczywiście do tego kursu również w opisie tego filmu więc stosunkowo siadając dziś do tworzenia stron internetowych do nauki możesz w kilka tygodni nauczyć się tworzyć proste strony wizytówki składające się z tych kilku podstron i jeśli wyniszujesz się tak jak ja do prostych biznesów to robiąc proste strony prostym biznesom Pro, nie zaskoczy cię nic, że tak powiem, w takiej usłudze. Najgorzej jest wchodzić w duże projekty, jak jesteś na początku drogi, bądź poprawiać strony po innym. W samym WordPressie masz kilkaset różnych motywów, kil, kilka tysięcy różnych wtyczek, wchodzisz na stronę po kimś, poprawiasz i tam po prostu wysypują się trupy z szafy. I projekt, który w założeniu był prostym, łatwą, jakąś tam edycją, czegoś tam po kimś, raptem się okazuje, że. Dużo czasu się schodzi, natomiast kierując swoją ofertę właśnie do tych konkretnych niż prostych biznesików, gdzie nic cię nie zaskoczy, bo struktura takiej strony jest bardzo podobna te same zakładki są na tych wszystkich stronach. Nauka e, tworzenia stron, właśnie robio, ro, e, e, tych prostych stron, trwa naprawdę kilka tygodni. Jestem w stanie zrobić już te pierwsze strony, ale świat jest pełen e, świetnych web deweloperów, którzy tworzą strony internetowe. Ale na tym nie zarabiają. Dużo ważniejszą umiejętnością jest właśnie dotarcie do nowych klientów, wyróżnienie się, szukanie klientów tam, gdzie nie szukają inni, i tego właśnie uczę w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. 8 godzin know-how, wiedzy z mojego właśnie doświadczenia. Link do tego kursu znajdziesz w opisie tego filmu. Także podsumowując, jeśli interesujecie temat tworzenia stron internetowych, zarabiania na tym, próg wejścia jest tak naprawdę niewielki. W ciągu zaledwie kilku tygodni siadasz i jesteś w stanie robić proste strony wizytówki, kierujesz swoją ofertę do prostych biznesów, które są w małym, średnim, średniej firmie, i zastanawia się, jak się wyróżnić, co robi konkurencja, a czego nie robi. I zacząć robić to, czego nie robi konkurencja. Jeśli widzisz, że konkurencja szuka zleceń na grupach, na Facebooku, które skupiają głównie osoby z branży, tak? Gdzie klientów jest jak na lekarstwo, to nie rób tego, po prostu nie trać na to czasu. Idź tam, gdzie nie ma Twojej konkurencji. Na przykład na inne grupy na Facebooku niezwiązane zupełnie z Twoim biznesem, tak? Na przykład możesz znaleźć grupę związaną zrzeszającą, na przykład stomatologów. Tam nie będzie nikogo, kto tworzy strony internetowe, natomiast będą same osoby. Które skupiają właśnie stomatologów, tak? a każdy gabinet stomatologiczny strony internetowej ma lub powinien mieć, albo trzeba ją odświeżyć, tak? więc to jest mega nisza. To jest taki jeden z moich tipów, e, które, który daje gwarancję stałego dopływu świeżych klientów. Daj znać w komentarzu, co o tym myślisz i jaki, e, jaki Ty pomysł na biznes na ten nadchodzący lub trwający rok 2024 mógłbyś polecić? Hej!